Dzień dobry, z tej strony Antoni i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest mój brat Eryk. Dzień dobry. I za nami stoją nasze wszystkie zabawki. W dzisiejszym odcinku będziemy prezentować te wszystkie zabawki. Ale tu, kto tu się wziął? Nasz pies, ale dziś nasz pies nie będzie potrzebny. Zapraszamy do oglądania. I teraz będę prezentował pierwszą rzecz z naszych zabawek. Proszę, Antoni. Dziękuję bardzo, Eryk. I oto jest mój tablet w pokrowcu. Apple. I ma system taki angielski, tam wszystko po angielsku, bo tutaj go kupiliśmy. Kosztował 500 dolarów. Uwaga! Teraz będziemy prezentować drugą zabawkę z naszych zabawek. I to będzie zabawka Eryka. Teraz biorę moją zabawkę. I to jest Porsche na sterowanego pilota. Marka Porsche dostał to na święta. Sterowanie. I ma bardzo długi zasięg. Jak wyjdzie się na taką odległość, to może być nawet 20 metrów. No 20 metrów, tak już mówię. I następna rzecz jest amunicja. To nie jest prawdziwa amunicja, plastikowa do niczego, do żadnego karabinu. Po prostu taka wojskowa amunicja. A drugą rzeczą są medale wojskowe. Wiecie, honoru, takie rzeczy. I w wojsku mają takie medale. I czwartą rzeczą to Eryka ulubiona rzecz. Słuchajcie. Bilard malutki. Taki można dwie osoby sobie grać. Znacie zasady bilarda. I następna rzecz to był tam, gdzie jeździł na łyżwach, na tej arenie, w tym budynku, było także zabawki dla oddania. I tutaj wzięliśmy sobie taką zabawkę. 3D puzzle. Takiego pociągu. I zobaczcie, jak to składa się. Zobaczcie, jak to się składa. Takie 3D puzzle. I następną rzeczą są moje słuchawki. Bialutkie. Słuchawki. Eryk też ma takie słuchawki, tylko zostawił w szkole. I ostatnią rzeczą, którą na dzisiaj przygotowaliśmy, to jest największy zestaw Antoniego do magii. Tak, tu są, możecie zauważyć, karty. Taki tutaj, taki do pieniędzy wyczarowania. Tu jest taki kciuk, piłeczki, takie gąbczaki, tu królik i tu takie trzy kubeczki, bo jest to ta piłka. I tutaj te jeszcze dwa gąbczaki. Tutaj mamy śmierowadła. I ja, jak chcecie wiedzieć, ja uczę się iluzji. Znam dużo fajnych sztuczek. I jak możecie pamiętać, Antoni używał tego zestawu w tamtych dwóch odcinkach magii. Właśnie. Teraz będziemy kończyć. Jeżeli chcecie, żebyśmy dalej nagrywali takie filmiki z takiego rodzaju, to możecie zostawić tutaj 5 łapek w górę. 4. I zasubskrybować nasz kanał. Bo warto, jeśli nie chcecie przegapić nowych odcinków. Dziękujemy za oglądanie. Do widzenia.